Marcel, kilka słów od Ciebie, jak Ty ocenisz, podsumujesz to spotkanie. Ono nieźle się dla Was zaczęło, nawet chyba bardzo dobrze. Byliście w kontakcie z CSKA, natomiast gdzieś tam od połowy drugiej kwarty, no to już mistrz VTB i Euroligi pokazał właśnie, dlaczego jest tym mistrzem. Dokładnie tak, pokazał co potrafią, dlaczego są mistrzami VTB i w Eurolidze. Wykorzystywali każdy błąd, czy to w ataku, czy w obronie, więc nie mieliśmy na nich odpowiedzi. Grali szeroką rotacją, każdy dawał z siebie 100%, podeszli do tego meczu jak do euroligowego. No i pokazali nam miejsce w szeregu. Myślę, że pełen szacunek do nich, że podeszli do tego meczu w 100% skoncentrowani i to było widać. Trójeczka im chyba niesamowicie dzisiaj się działa, prawda? Na pewno, ale też to też nasza wina. Daliśmy im rzucać z otwartych pozycji. To się potem nakręciło. W drugiej połowie to już bez znaczenia, czy to było rzut przez ręce, czy w ostatnich sekundach, czy też rzut z 8 metra. Wszystko znajdowało drogę do kosza. Czy mimo tej wysokiej porażki z CSKA jakieś pozytywy dostrzegasz dzisiaj w Waszej grze, nawet na podstawie tych 10 minut i pierwszej kwarty? Na pewno, myślę, że długa droga przed nami, dużo do popracowania i w obronie, i w ataku. Na pewno musimy się jeszcze lepiej zgrać, ale to wszystko przyjdzie z czasem.